10. kolejka trzeciej ligi grupy drugiej, stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego w Toruniu, Elana Toruń, Sokół Kleczew. Na to spotkanie zapraszam bardzo serdecznie Konrad Marzec w imieniu całej ekipy KP Sportu, która będzie dzisiaj dla Państwa dbać o najlepszy przekaz tego widowiska. Z czwórką Jakub Pawlicki, 5 to Jakub Świeciński, 7 Kamil Włodyka, Sebastian Śmiałek, kapitan drużyny, Tomasz Kowalczuk, Dominik Domagalski. Tutaj będą mieli swoje wielkie momenty, jeżeli trener wpuści. W późniejszych fragmentach rozpoczęli gospodarze pierwszy cross na prawą stronę, ale radzą sobie z tym zawodnicy Sokoła Kleczew i próbują, ale o tym za moment, bo pierwsza szarża Elany lewą stroną. Wstrzelenie przed bramkę jest groźnie. Nie potrafią wybić piłki goście. Pada w polu karnym. Zawodnik Elany, zablokowane uderzenie. Juźwicki i pierwsza interwencja Mateusza Kustosza. Gosz ostatecznie ten gol zwycięstwa Elanie nie dał. O tym za moment, bo Sokół krótko. Nieźle to wygląda, wstrzelenie przed bramkę Kuchnicki. Wyręczył go jego kolega Dawida Kuchnickiego. Na niezłej wysokości posyła piłkę zawodnik Sokoła. Uderzenie, ale obok bramki. Nieco gorzej to wygląda z przodu. Teraz błąd gospodarzy. Kołodziej. Kołodziej w polu karnym odgrywa uderzenie nad poprzeczką Mateusza Molewskiego. Ale Molewski ładnie się przedarł. Molewski na lewą stronę, nie było offside'u, jest dośrodkowanie w pole karne. Okazja, Kuchnicki broni nogami, jeszcze poprawka, nie ma gola dla Sokoła Kleczew. Zagranie przed bramkę, na dwa tempa, ale łapie futbolówkę trenera Kieruzela dla dychy Elany Toruń, bo z dziesiątką na plecach będzie grał Jarzec. Uderzenie z dystansu, piłka obok bramki, groźnie. Teraz nieźle to wygląda. Juźwicki do Włodyki, pole karne Włodyka. Zablokowane uderzenie, jeszcze poprawka, odbita piłka, Jarzec miał swoją wymarzoną szansę. Juźwicki do prawej nogi, nieźle to wygląda, ale odegranie nie było dobre. Jeszcze Juźwicki, bardzo ładna piłka, okazja, odbita piłka i nie trafia w tej sytuacji zawodnik Elany, odgwizdany, spalony, ale należało tutaj przynajmniej trafić do siatki. Włodyka, odbita futbolówka, jak tego nie strzelił Szczyrba? Kim atakiem Włodyka na lewą stronę. Tutaj się zjawił Karbowiński z okolic pola karnego, ale ten strzał obok bramki. Zawodnik Elany, Karbowiński. Dobre odegranie Włodyka! Mateusz Molewski, Adrian Ratajczyk, Oskar Nowak, Wiktor Patrzykąt, miejsce Zawistowskiego i Krzysztof Biegański. Jeżeli chodzi o Elanę, takie mydlane nad boiskiem. Trochę można się poczuć jak na meczu ekipy West Hamu United. Tymczasem dobra piłka do Kacpra Jaszca. Jeszcze okazja i jest 1-0 dla gospodarzy. Ładnie rozrzucił Jarzec. Kolejna w tym sezonie asysta Kamila Włodyki i jest trafienie dla gospodarzy. Rozklepana defensywa Sokoła Kleczew. I trafia w tej sytuacji do siatki zawodnik ofensywny gospodarzy. Jarzec, bardzo inteligentne to zagranie. Jaszca do Włodyki, a Michał Szczyrba pokonuje golkipera rywali. Trzeci gol w tym sezonie. I podziwiać jeszcze lepszą, efektowniejszą Elanę. Teraz dobra piłka, w pole karne, okazja i jest gol! 1-1, 49. minuta. Sebastian Golak wykorzystuje znakomitą centrę Tomasza Kowalczuka i jest 1-1 w Toruniu. Sokół nie próżnował, szybko po strzeleniu gola przez Torunian odpowiadają goście. Rewelacyjna ta centra Kowalczuka, niepilnowany w tej sytuacji Sebastian Golak pokonuje bezradnego Kuchnickiego. Mógł tylko patrzeć golkiper Elany, czy ta piłka wyjdzie poza bramkę. Tracają zawodnicy Elany.
Zagranie w pole karne. Nie może popełnić błędu Stawski, ale go popełnia. Okazja i jest 1-2. Bezlitośnie Adrian Ratajczyk korzysta z tego prezentu Jakuba Stawskiego i Sokół Kleczew prowadzi 2-1 w Toruniu. 3 gole. 8 minut obserwowaliśmy po przerwie. Rozwiązał nam się na dobre worek z bramkami. No i teraz to Adrian Ratajczyk jest najszczęśliwszym człowiekiem na Stadionie Miejskim imienia Grzegorza Duneckiego. No ale to, co zrobił w tej sytuacji Jakub Stawski, wydawało się, że to dośrodkowanie nie ma prawa przejść, że nieco zwolniła ta akcja Sokoła, no ale tutaj Stawski koszmarnie się przeliczył, poprawił sobie piłkę zawodnik Sokoła Kleczew, ofensywny piłkarz Sokoła przed polem karnym, niezła piłka Kuchnicki przed siebie, jeszcze zagranie do Molewskiego nie jest jednak dokładne. Jeszcze raz Molewski przed bramkę, nie udało się oddać strzału, ale jeszcze zawodnicy Sokoła, 3-1, Sebastian Śmiałek podwyższa prowadzenie drużyny gości. Ułożył sobie piłkę, strzelił, nikt mu specjalnie nie przeszkadzał, bezradny kompletnie Dawid Kuchnicki i w tym momencie takie wysokie góry są przed piłkarzami Elany Toruń. Odbita piłka gdzieś tam na 16 metr, opanował sobie piłkę, poprawił Śmiałek i jest 3-1 dla Sokoła. Teraz nieźle wygląda ten atak. Karbowiński łapie futbolówkę. Mateusz Kustosz pierwszej. Kolejna okazja dla Sokoła, to już narożnik pola karnego. No i znów było bardzo niebezpiecznie to wstrzelenie, interwencja. Tutaj na nic czekać. Dośrodkowanie, zamieszanie pod bramką, 4-1. 4-1 dla Sokoła. Krzysztof Kołodziej wpisuje się na listę strzelców, a więc stary znajomy Lany w tym momencie daje o sobie znać. I mamy czwarte trafienie dla drużyny Sokoła. No i w tym momencie chyba jest już po meczu. Bardzo dobrze zagrana piłka ze stałego fragmentu gry. Zupełnie pogubieni w defensywie zawodnicy Elany. Najsprytniejszy w tym wszystkim Krzysztof Kołodziej. Nie celebrował jakoś bardzo tego gola. Brakuje koncentracji, jak chociażby w tej sytuacji z Jakubem Stawskim. Teraz znakomite prostopadłe zagranie. Okazja na 5. gola, ale nie ma. Bardzo dobrze rozrzucił akcję na lewą stronę. Zagranie przed bramkę. Oj, niepewnie teraz interweniuje Mateusz Kustosz, ale... Faulowany wydaje się zawodnik Elany, rzut karny dla drużyny gospodarzy. No i być może jeszcze okazja dla Elany, aby złapać drugie życie w tym meczu. Bezsensowne przewinienie absolutnie zawodnika Sokoła Kleczew. Łapie drugie życie w tym meczu. I 2-4. Pewne uderzenie, zmylony golkiper gości i 2-4. Kamil Włodyka do asysty w tym meczu dorzuca gola. Osiemdziesiąta czwarta minuta się rozpoczęła, a więc Kamil Włodyka. Będzie zmiana w drużynie Sokoła, ale to chyba jeszcze po tym stałym fragmencie. Dośrodkowanie, strzał, łapie futbolówkę. Ta akcja Elony nie ma tempa, Esteban Munoz Nogales. Oj, teraz strącona źle piłka przez obrońców Sokoła. Była szansa na 3. gola dla gospodarzy. Jeszcze jedna akcja gości prawym sektorem boiska. Miałem wrażenie, że chce wywalczyć w tej sytuacji Matuszewski. Stały fragment i to jest koniec. 2-4 przegrywa Elana Toruń z Sokołem Kleczew. Wszystkie bramki po przerwie. Zaczęło się trafieniem Szczyrby na 1-0. Później już strzelali
w dużej mierze zawodnicy Sokoła Kleczew, Sebastian Golak na liście strzelców, także Ratajczyk, później kapitan Śmiałek oraz Krzysztof Kołodziej. Na 2-4 z rzutu karnego Kamil Wodyka. Nie będzie to udane popołudnie dla kibiców Elan Toruń, tu w zupełnie innych humorach piłkarze Sokoła Kleczew, którzy wygrywają i tym samym przeskakują Elanę w ligowej tabeli.